W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Siostry i bracia, witając was na tej mszy świętej, zapraszam do wspólnej modlitwy. Ludzie, którzy patrzyli na Jezusa, stawiali sobie pytanie, kim On jest? Ten, który naucza, uzdrawia, wypędza złe duchy. Chcieli wiedzieć o Jezusie wszystko, ale nie byli w stanie wszystkiego pojąć. My także często pytamy, kim Ty jesteś, Panie? Niech ta Eucharystia będzie dla nas zbawiennym lekarstwem na drogach poznawania Zbawiciela. Niech ona przymnoży nam wiarę, nadzieję i miłość w kroczeniu za Panem. W obecnej mszy świętej polecamy Bogu intencję zgodną z wolą ofiarodawcy. Przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję Zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja.
Wszechmogący Boże, strzeż nieustannie swojej rodziny z ojcowską dobrocią. A ponieważ całą nadzieję pokładamy w łasce niebieskiej, otaczaj nas zawsze swoją opieką. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Hiob przemówił w następujący sposób. Czyż nie do bojowania podobny byt człowieka? Dni jego czyż nie są dniami najemnika? Jak sługa wzdycha on do cienia i jak najemnik czeka na zapłatę. Tak moim działem miesiąca nicości i wyznaczono mi noce udręki. Położę się, mówiąc do siebie, kiedyż zaświta i wstanę. Przedłuża się wieczór, a niepokój mnie syci do świtu. Dni moje lecą jak tkackie czułenko i kończą się, bo braknie nici. Wspomnij, że dni me jak powiew, ponownie oko me szczęścia nie zazna. Oto Słowo Boże. Chwalcie Pana, bo dobrze jest śpiewać psalmy Bogu. Słodko jest Go wysławiać. Pan buduje Jeruzalem, gromadzi rozproszonych z Izraela. Leczy złamanych na duchu i przywiązuje ich rany. On liczy wszystkie gwiazdy i każdej imię nadaje. Nasz Pan jest wielki i potężny, a Jego mądrość niewypowiedziana. Pan dźwiga pokornych, karki grzeszników zgina do ziemi. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian. Bracia, nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi bowiem, gdybym nie głosił Ewangelii. Gdybym to czynił z własnej woli, miałbym zapłatę. Lecz jeśli działam nie z własnej woli, to tylko spełniam obowiązki szafarza. Jakąż przedto mam zapłatę? Otóż tę właśnie, że głosząc Ewangelię bez żadnej zapłaty, nie korzystam z praw, jakie mi daje Ewangelia. Tak więc,
nie zależąc od nikogo, stałem się niewolnikiem wszystkich, aby tym liczniejsi byli ci, których pozyskam. Dla słabych stałem się jak słaby, by pozyskać słabych. Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby uratować choć niektórych. Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział. Oto Słowo Boże. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Jezus wziął na siebie nasze słabości i dźwigał nasze choroby. Alleluja. Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On podszedł, podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka i usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych, opętanych i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ go znały. Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. Pośpieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy go znaleźli, powiedzieli mu, wszyscy cię szukają. Lecz on rzekł do nich, pójdźmy gdzie indziej do sąsiedniej miejscowości, aby mi tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy. Oto Słowo Pańskie. Usiądźmy, siostry i bracia. Przychodzimy do świątyni, do Domu Bożego, jako poszczególne rodziny czy osoby samotne, ale razem jako rodzina Boża. Uczestnicząc nawet w transmisji telewizyjnej czy internetowej, łączymy się duchowo we wspólnocie eucharystycznej. Jak w każdej rodzinie, bywają chwile łatwe, radosne, jest za co dziękować, za co przepraszać, ale i o co prosić, bo każdemu z nas indywidualnie i każdej rodzinie potrzebna jest Boża łaska, błogosławieństwo oraz opieka Matki Najświętszej. Nam potrzebne jest zaufanie Bogu we wszystkim, w tych zwykłych, codziennych sprawach. Bo w życiu spotykają nas różne trudności. Zobaczcie, siostry i bracia. Może się zdarzyć tak, jak czujemy się jak Hiob w dzisiejszym pierwszym czytaniu. W oczekiwaniu na koniec tych problemów, w poczuciu marności tego życia. Często w trudach, w cierpieniu ciężko jest znaleźć jakiekolwiek pocieszenie. Wydaje się, że te przeciwności nigdy nie będą miały końca. Że człowiek już na to jest jakby skazany. Mogą być trudności fizyczne, czy też duchowe, psychiczne, przez które czujemy się poranieni, załamani. Nie powinniśmy jednak
zatrzymywać się na samym cierpieniu, warto szukać pomocy u tego, który leczy złamanych na duchu, zna nasze cierpienia i chce nam pomagać. Taka wiara daje umocnienie, a nierzadko ratunek, jedyne wyjście z tak trudnej sytuacji. Zobaczmy, że wśród różnych wartości, które mamy w życiu, jedne z najważniejszych, o których my ciągle tak powtarzamy, to jest zdrowie. Bardzo cenimy sobie zdrowie. O tym piszemy, czy mówimy w życzeniach z okazji imienin, urodzin, jubileuszy, jakichś rocznic. I w tych życzeniach składanych najczęściej pojawia się chyba właśnie życzenie zdrowia, bo jak to wiele z nas mówi, zdrowie przecież jest najważniejsze. Jak będzie zdrowie, to i człowiek sobie poradzi z innymi rzeczami. Słusznie, że tego pragniemy, bo przecież każdy chce być w pełni sił, zdrowy, nie cierpieć, nie męczyć się, ale właśnie przeżywać to życie jakoś tak spokojnie. Ale jednak zobaczmy, że w tych pragnieniach nie można się skupiać tylko na sobie i wyłącznie na sobie, na chęci realizacji własnych ambicji. Trzeba też pamiętać o tym, że nie tylko ja jestem na świecie, że oprócz mnie są jeszcze inni ludzie, którzy może mnie potrzebują, którzy może potrzebują mojego dobrego słowa, może potrzebują mojej posługi, czy też samej obecności, bo ktoś czuje się samotny. Teściowa Szymona, gdy tylko wstała po chorobie, o czym słyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii, zaczęła natychmiast usługiwać innym. Chorzy, opętani, którym Jezus pomógł wyjść z ich trudności, zniewolenia, zyskiwali upragnione zdrowie, wolność. W pewnym momencie do Jezusa zaczęły schodzić się tłumy osób, które pragnęły cudów, a niestety Słowo Boże zaczęło schodzić gdzieś na drugi czy ostatni plan. Dlatego Jezus rusza dalej, by Słowo Boże głoszone było nie tylko tam, w okolicy domu Szymona Piotra, ale także w całej Galilei. A cuda uzdrowienia, wyrzucanie złych duchów były tylko potwierdzeniem Jego nauki, że jest to nauka z mocą, że On jest nie jak inni prorocy, nie jak przełożeni, faryzeusze czy uczeni w piśmie, ale że Jego Słowo ma naprawdę moc, że On jest Synem Bożym. I konieczność zachowania też przy tym takiej pokory, którą Jezus pokazuje, ona jest dla nas konieczna, abyśmy umieli przyjmować też w życiu to, co dla nas przychodzi, czasem niespodziewanie, z czym się zmierzamy, zderzamy. I jednym z takich też przykładów jest moment, kiedy uczniowie cieszą się z tego, że złe duchy im się poddają. Wtedy słyszą od Jezusa, najważniejsze jest to, że ich imiona zapisane są w niebie. Nie to, że ktoś może zrobić cud, nie to, że jest ktoś uzdrowiony, ale to, że zapisane są imiona w niebie, bo kiedyś to nasze życie ziemskie przecież dobiegnie końca, a czeka nas wieczne szczęście, wieczna radość. I takiej pokory uczy nas dzisiaj też święty Paweł, który pisze, nie jest dla mnie powodem do chluby, że głoszę Ewangelię. Dla niego nagrodą nie jest własna korzyść, bo takiej nie ma. Uznanie, którego niekoniecznie doświadcza, czy też jakieś dobra materialne, których nie może się spodziewać. Ale nagroda, którą święty Paweł otrzymuje za swoją posługę, to ludzie, których pozyskuje dla Chrystusa i dla Ewangelii. I taka postawa ukazuje sens i cel głoszenia Ewangelii. Siostry i bracia, w poszukiwaniu dobra w życiu, w oczekiwaniu na łaski, które możemy otrzymać, powinniśmy pamiętać ciągle o pokorze i cierpliwości. Nie zawsze to, co chcemy, czy o to, o co prosimy, nam się spełni. Bo trzeba zawsze gdzieś w naszej modlitwie dodać, jeśli jest taka Boża wola, jeśli tak Bóg chce dla nas, jeśli to dla nas lepsze, przyjmijmy to, co Bóg chce. I nie warto też skupiać się tylko na sobie, co współcześnie bardzo często się pojawia. Lepiej starać się o to, abym nie tylko ja miał korzyść z tego dobra,
ale też by służyło innym ludziom. I wtedy bardziej docenimy to, co my otrzymujemy i widzimy w tym większy sens. Bez postawy pokory, zawierzenia Bogu jest to jednak trudne do osiągnięcia. Siostry i bracia, tak popatrzmy w tym poszukiwaniu dobra w życiu, oczekiwaniu na łaski, które możemy otrzymać. Powinniśmy o tej pokorze i cierpliwości stale pamiętać. Nie warto skupiać się właśnie tylko na sobie, ale myśleć też o drugim człowieku. I niech to poszukiwanie, pytanie o to, kim jest Jezus, kim dla mnie jest Jezus, kim On właściwie jest, to ciągłe szukanie odpowiedzi niech będzie dla nas takim bodźcem, takim motywem do tego, aby być bliżej Pana Boga, być bliżej Pana Jezusa, aby w codzienności szukać woli Bożej, aby tę wolę Bożą pełnić i swoim życiem najlepiej jak możemy, jak potrafimy głosić Ewangelię, być apostołem Jezusa i nieść dobro do tych, do których Pan nas posyła. Może to ktoś z rodziny, może to sąsiad, może przyjaciel, może ten, który jest osobą samotną. On może potrzebuje właśnie mnie, żeby mu jakoś w życiu pomógł, podpowiedział, może po prostu z nim pobył. Niech to będzie dla nas taką zachętą, by tak jak Jezus głosił dobre słowo i o tym słowie dawał świadectwo, byśmy my swoim życiem przynosili dobre owoce i dawali świadectwo i innych przyciągali do Chrystusa. Co daj Boże. Amen. Wyznajmy teraz naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Zanieśmy teraz ufni w Bożą moc leczenia, uzdrawiania i pocieszania nasze prośby do lekarza dusz i ciał dla całego świata. Ważnie głosił światu Ewangelię. Ciebie prosimy za rodziny skłócone, aby przebaczyły sobie wyrządzone krzywdy i darowały urazy. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Za zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski dla wszystkich modlących się. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Za ludzi dotkniętych cierpieniem wojny lub głodu, aby Bóg przez hojność innych ludzi okazał im swoje miłosierdzie. Ciebie prosimy. Za dusze wszystkich zmarłych, aby Bóg obdarzył ich wieczną nagrodą w niebie. Ciebie prosimy.
przysłuchaj nas za nas samych i prośmy o uleczenie naszej duszy i ciała z wszelkich chorób i słabości. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie Wszechmogący, dobry Boże. Obdarz nas zdrowiem duszy i ciała przez Chrystusa, Pana naszego. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. A także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, Ty stworzyłeś chleb i wino, aby podtrzymywały nasze życie doczesne. Spraw, niech one staną się dla nas sakramentem dającym życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. Górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże. Ty stworzyłeś wszystko, co jest na świecie i sprawiłeś, że zmieniają się pory roku. Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i poddałeś mu wszechświat godny podziwu, aby w Twoim imieniu panował nad całym stworzeniem i chwalił Ciebie w Twoich dziełach przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego z wszystkimi aniołami wychwalamy Ciebie z radością wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępu, pełne są niebiosa.
Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Robertem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, z naszymi świętymi patronami, świętym Stanisławem Kostką, świętym Wincentym a Paulo i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje.
naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas baw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażmy sobie znak pokoju. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Zwać błogosławioną.
dzieła, w swej dobroci niepojętej. On wszechmocny, On najwyższy, On sam jeden zawsze święty. Chrystus Pan karmi przez pokolenia pozostaje miłosierny wobec tego, kto Mu służy i chce zostać Jemu wierny. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym ciałem. Boże, Ty pozwalasz nam spożywać jeden chleb eucharystyczny i pić z jednego kielicha. Prosimy Cię, daj nam prowadzić takie życie, abyśmy zjednoczeni z Chrystusem z radością przyczyniali się do zbawienia świata przez Chrystusa Pana naszego. O pokój na świecie, pokój w naszych sercach, pomódlmy się wspólnie. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciwnie godziwości i zasadzką złego ducha, bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. W intencji naszych wszystkich drogich zmarłych, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Serdeczne Bóg zapłać wam, siostry bracia, za modlitwę, za jedność duchową, za tę obecność, za udział w mszy świętej. Niech Boże błogosławieństwo umacnia nas w naśladowaniu Chrystusa, w byciu Jego apostołami, w głoszeniu Słowa Bożego. Pan z wami. I z duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą Cię. Jest moim zbawieniem, idąc z Nim nie lękam się, bo w moim sercu gości pewność, że mój Pan dziś ze mną jest. Wychwalam Cię, Panie mój Boże, bo byłem daleko od Ciebie. Teraz znów Cię odnalazłem, w Twoim ręku są życie me. Jezus Chrystus jest moim zbawieniem, idąc z Nim nie lękam się. Biegnijcie z radością do źródeł Bożego zbawienia. Każdego dnia chwalcie Pana, Jego imię.
Jezus jest moim zbawieniem. Idąc z Nim nie lękam się, bo w moim sercu gości pewność, że mój Pan dziś ze mną.